Ultra ważne 3 punkty zespołu ze Szczecina. Ultra. Szczególnie, że Raków Częstochowa w tej serii gier również zdobył komplet oczek w meczu w Niecieczy. A Lech to w sumie nie wiadomo. Wydaje mi się, że przeciwko Wiśle Płock będzie miał naprawdę trudne zadanie. O czym zresztą Portowcy przekonali się w poprzedniej kolejce. No ale już tak wracając do tego dzisiejszego spotkania. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, może tak okołomeczowo, że bardzo miło było zobaczyć nieco więcej kibiców na stadionie w Białymstoku. Bo ten klub jeszcze kilka lat temu był topowym zespołem w naszej ekstraklasie i na Jagiellonię przychodziło bardzo dużo kibiców, wręcz bardzo. Natomiast aktualnie ta frekwencja prezentuje się różnie, ale dzisiejsze spotkanie dla Białostoczan było całkiem chyba niezłą frekwencją, bo było to chyba 6,5 tysiąca ludzi. Moją winę. Pogoń Szczecin zwyciężyła dzisiaj w Białymstoku 2 do 1. Bramki dla zespołu gości trafił dzisiaj były zawodnik Jagiellonii, Kamil Grosicki, który zresztą nie celebrował zdobycia tego gola, oraz niezawodny drugi Kamil Drygas. Trafieniem dla gospodarzy natomiast popisał się Diego Carioca. Sam mecz wydaje mi się, że dobry do oglądania był tak naprawdę jedynie momentami, bo w drugiej połowie, mniej więcej od początku do tego gola na 2 do 1, praktycznie nic się nie działo na boisku. Portowcy wygrali to spotkanie chyba głównie zmianami, bo to właśnie m.in. Drygas czy Kucharczyk w tej drugiej odsłonie mieli chyba najlepsze sytuacje dla Pogoni. Dobre zawody oczywiście poza strzelcami bramek na pewno Żana Carlosa Silwy, Dąbrowskiego czy kurde, Trianta Fylopulosa, bo to wybicie piły przez Kostasa w drugiej połowie, która leciała już praktycznie na pustą bramkę do Diego Carioki, było po prostu k o z a c k i e. Wiadomo, że był tam spalony, natomiast kij z tym, gwizdek wybrzmiał dopiero po całej akcji. No i jakbym tu mógł podsumować grę Pogoni? Zrobiłbym to w sumie podobnie jak w przypadku ostatniego meczu Rakowa Częstochowa, który tutaj omówiłem wcześniej na kanale. Czyli zespół ze Szczecina po prostu zrobił swoje. Odfajkował 29. kolejkę i nadal utrzymuje się w walce o mistrza Polski. Co przy okazji oczywiście bardzo mnie cieszy, ponieważ to pokazuje, że ten sezon będzie ultra ciekawy do samego końca. A Jagiellonia Białystok zaskakująco wręcz objęła nawet dzisiaj prowadzenie. I momentami, ale tylko momentami, wyglądała na zespół całkiem fajnie grający. Tyle, że no po prostu najnormalniej w świecie, po prostu po ludzku, była słabsza od Pogoni. Co w sumie nie jest żadną tajemnicą i zbrodnią, ponieważ Jagiellonia potrafiła w tym sezonie prezentować się koszmarnie. Chociaż sama dzisiejsza bramka wydaje mi się była całkiem fajna. Super akcja Guala. Świetne, chyba jeszcze lepsze wręcz podanie na Sticia do Carioki. No i w sumie samo wykończenie Diego było po prostu fajne. Myślę przy okazji, że sama obrona Białostoczan nie zagrała dzisiaj najlepiej, bo ten gol na 2-1 był jakoś tak dziwnie wbity przez Pogoń Szczecin. W ogóle samo to zamieszanie w polu karnym było po prostu dziwne. No i tak jak mówię, no myślę, że porażka z Pogonią to nie jest największa wpadka, jaka mogłaby się przytrafić jakiejkolwiek drużynie w tym sezonie Ekstraklasy. A już na pewno nie można nazwać wpadką porażkę Jagiellonii Białystok. Ale tak czy siak myślę, że Jagiellonia, porównując to spotkanie na przykład z poprzednimi kilkoma meczami tego zespołu w tym sezonie, no wyglądała dzisiaj nie najgorzej. No może nie najgorzej, ale nie najbladziej. Po tym spotkaniu Pogoń Szczecin zrównuje się punktami oczywiście z Rakowem Częstochowa i ma ich aż 59. Natomiast Jagiellonia jest 12 i ma 34 punkty. Ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy widzów. Ale tak czy siak jestem bardzo szczęśliwy, że jest was tak dużo tutaj, bo no zupełnie inaczej nagrywa się filmy dla dużej publiki. I zapraszam was na Facebooka Tradej, gdzie znajdziecie chociażby ankietę, kto ma zostać mistrzem Polski w tym sezonie, czy kto ma spaść. Więc jeśli chcecie zagłosować, to Facebook Tradej, tam będzie jako drugi post bodajże w tym momencie. I ja was zapraszam do posiadania dobrego humoru, na zapas wam życzę wesołych świąt i nie wiem, no, spokojnej Wielkanocy. Dzięki za uwagę i czys!